Ja na Twoim miejscu zastanowiłbym się nad zmianą znajomych, bo ewidentnie nie chcą oni dla Ciebie tego, co jest najlepsze, tylko czegoś innego. Bez zbędnych wstępów od razu przeczytam Wam pytanie. Czy słyszałeś coś o tym Probolon 50 i jakie masz o tym zdanie? Od kilku miesięcy trenuję regularnie, trzymając dietę itd. i efekty są świetne. Wielu znajomych proponuje, bym tego spróbował, w domyśle Probolan 50, ale wiem, że to steryt i nie chcę tego brać. Pomimo to planuję wystartować w zawodach męska sylwetka. Co myślisz? Tak więc... Szczerze nie do końca wiem, gdzie zacząć tą odpowiedź na to pytanie. Zacznę chyba od najważniejszej rzeczy. Znajomi przychodzą i odchodzą. Czyli ja obecnie mogę znać kogoś, kogo nawet uważam za dobrego prawie przyjaciela, kto za 2 lata będzie osobą dla mnie bardzo daleką, ze względu na to, że nasze podejście do pewnych spraw się rozjechało. Ta osoba przestaje iść w tym samym kierunku co ja, przez co ja znajduję sobie nowych znajomych, którzy wspierają mnie w dążeniu do tego, co ja chcę osiągnąć. W ten sposób powinno się świadomie myśleć o swoich znajomych, że nie są to członkowie rodziny, znajomi się zmieniają w ciągu życia i każda znajomość trwa tylko jakiś okres czasu. Potem każdy z ludzi idzie w swoją stronę. Tak po prostu ten świat działa. Jeśli ktoś czaruje samego siebie, że tak nie jest, to po prostu nie wie nic o życiu. Tak więc, co ja myślę na ten temat? Powinieneś zacząć świadomie dobierać swoich znajomych, zadać sobie pytanie, czy jeśli ktoś proponuje Ci coś, o czym wie, że jest niezdrowe, że jest szkodliwe, że może dawać kiepskie efekty, czyli mało efektów i wszystkie efekty uboczne sterydów, bo z reguły tak jest z prohormonami, że... Zresztą nawet nie wiem do końca, co to jest ten Probolan, ale po nazwie sądząc, tak? I po tym, co Ty napisałeś, jeśli to jest jakieś świństwo, to prohormony oferują Ci wszystkie efekty uboczne, jakie dostajesz używając sterydów i nie oferują Ci nawet połowy efektów, jakie oferują Ci hormony prawdziwe, tak? Więc to by było tyle, jeśli chodzi o znajomych. Moim zdaniem musisz się przyjrzeć swoim znajomym, sprawdzić, czy aby na pewno są to ludzie, którzy chcą dla Ciebie jak najlepiej, czy są to ludzie, którzy wesprą Cię w Twoim dążeniu do osiągnięcia Twoich celów. Jeśli nie, musisz świadomie zacząć otaczać się ludźmi, którzy są lepsi od Ciebie, którzy są dalej od Ciebie w wędrówce do tego samego celu. W ten sposób robią wszyscy, w biznesie, w samorozwoju. Otaczaj się lepszymi od siebie, tymi, którzy już osiągnęli ten cel i chcą dla Ciebie jak najlepiej, bo nie każdy, kto osiągnął ten cel, który Ty chcesz osiągnąć, będzie chciał Tobie w tym pomóc, tak? Tak więc to by było pierwsze. Jeśli efekty są świetne, to po co naprawiać coś, co nie jest zepsute, tak? Jeśli coś nie jest zepsute, po prostu się za to nie bierz. Trenuj tak, jak trenujesz. Czeka Cię i tak kilka lat ciężkiej pracy nad Twoją sylwetką. Ja przez ileś lat nie wiedziałem, jak powinno się trenować. W efekcie tego po 7 latach wyglądam nadal słabo. I dopiero w tym roku gdzieś tam to zaczyna łapać ręce i nogi. Jeśli Ty z całą tą wiedzą, którą ja zdobyłem na przestrzeni lat i przekazuję, jeśli te inne kanały będziesz słuchał, to w 3 lata dojdziesz tam, gdzie ja jestem po 7 latach. To przepraszam, za 3 lata, jak zrobisz redukcję, będziesz w stanie startować w męskiej sylwetce. Ba, może nawet już po roku będziesz w stanie startować w męskiej sylwetce. Jak patrzę na to, co Mariusz Czerniewicz, pozdrawiam Mariusza, w tym momencie wyrabia ze swoimi klientami w rok na profilu swoim facebookowym, opublikował takie zdjęcie porównawcze, roczna przemiana wyglądu klienta, to ja jestem w głębokim podziwie, co można, stosując te metody, które ja niespełna od roku sam na sobie trenuję i widzę z nich efekty, zrobić z nowicjuszem, który zaczyna dziś, za rok, robiąc wszystko jak należy, trzymając makro, trzymając trening, będziesz wyglądał świetnie, nie naprawiać czegoś, co nie jest zepsute. I w tym momencie za rok będziesz mógł powiedzieć, że jesteś zawodnikiem men's physique i że startujesz w zawodach, bez używania żadnego świństwa, probalanu i innych rzeczy. Co o tym sądzę ja jako ja? Ja sądzę, że szukanie magicznej pigułki rozwiązującej problemy, mówiąc problem, mam na myśli na przykład problem z utrzymaniem diety, problem z tym, że tkanka tłuszczowa nie chce schodzić, tak jakby, to wszystko są drogi na skróty. Kurczę, wszyscy chcą wyglądać dobrze, wszyscy chcą osiągnąć coś, spełniać marzenia, ale nikomu nie chce się ruszyć dupy 5 razy w tygodniu na siłownię i ciężko pracować. Każdy chce być milionerem, nikt nie ma ochoty włożyć ciężkiej pracy. 99% milionerów. Poczytajcie którąkolwiek książkę, pogadajcie z kimkolwiek, tak? Tony Robbins, Harvey Ecker, Piotr Majewski. Wymieniać można nieskończoność, tak? Oni wstają o 5 rano, o 4 rano. Wiecie czemu? Bo mają 3 godziny przewagi nad wami, nad tymi, którzy śpią do 8.
wstają rano ze świeżym umysłem, idą na spacer po mieście, pustym mieście całkowicie. Wiecie, jakie to jest niesamowite? Przejechać się rowerem o godzinie 4:30 po mieście to jest niebywałe. Nie ma nikogo. Macie poczucie cały dzień dzięki temu, że wstaliście po coś. Tak? Więc to pytanie tak naprawdę jest o suplement, ale podsumowując, to chciałbym Wam zwrócić uwagę na dwie podstawowe rzeczy. Po pierwsze, otaczajcie się ludźmi, którzy pomogą Wam osiągnąć Wasze cele. Jeśli Wasi znajomi nie chcą dla Was tego, co najlepsze, a wręcz proponują Wam rzeczy, które są dla Was szkodliwe, powinniście ich zmienić. Koniec, kropka. I tak prędzej czy później się z tymi znajomymi rozstaniecie. Ja nie mówię o przyjaźniach, które potrafią trwać całe życie. Ja mówię o znajomych. Po drugie, nie marnujcie swojego życia na szukanie magicznej pigułki, która pomoże Wam osiągnąć Wasz cel od tak. Te pigułki nie istnieją. Pokażcie mi chociaż jeden biznes, który wybił się znikąd. Oczywiście pojawi się przykład Facebooka. Ale czy wiecie, że Zuckerberg, zanim poszedł w ogóle na uniwerek, ileś lat programował i zrobił ileś sukcesów już projektując programy inne, tak? Czy wiecie, że firma, która Angry Birds wypuściła, przedtem przez ileś lat produkowała gry dla innych wydawców, wielokrotnie będąc na granicy bankructwa, dopiero mieli złoty strzał po wielu latach. Nie da się znaleźć drogi na skróty do sukcesu. Nie ma jej również w kwestii naszego ciała. Tak więc włóżcie ciężką pracę, zaangażujcie się w to. Ciężka praca popłaca. Trzymając dietę, ćwicząc, na koniec roku obudzicie się, wyglądając kompletnie inaczej niż pierwszego dnia tego roku kalendarzowego. I tym akcentem chciałbym zakończyć to wideo. Pracujcie, nie szukajcie drogi na skróty, otaczajcie się ludźmi, którzy pomogą Wam się rozwijać. Zapraszam do subskrybowania kanału. To było wszystko na dzisiaj. Do zobaczenia następnym razem. Stay tuned.